Joszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z GTA 4. Z Grand Theft Auto 4. No i dobra, jedziemy po kolejną misję. Jak widać, mamy już sporo znajomości. I gdzie pojedziemy dzisiaj? Do Berniego. Oj. Nie chciałbym bardzo jechać do Berniego, ale pojedziemy. Zobaczymy, jaką misję mi przydupa zapoda. Chociaż ja już się boję, że to może być coś naprawdę debilnego. Ale zrobimy to, bo chcemy przecież. Dobra, za chwilę będziemy na miejscu. Jedziemy pełną parą i ciasną szparą, żeby po prostu dojechać. Sorki, wielkie sorki. Naprawdę nie chciałem, bardzo nie chciałem. Jak coś odkupię. Nie, drzwi straciłem, ty deklu. To twoja wina. Właściwie moja, bo ja tak szaleńczo jadę. U Union Drive. Wow. To be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. Aha. Just turned up. I think he can help. Na pewno. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. Jesus H, Nico. I need a tranquilizer. Something strong. Enjoying your new life in the land of opportunity, then? This is no time for jokes, buddy. No, sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay. That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. Darko Brevich? But he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on. Dobra. No kurde. I kolejna dupna misja, ale pozytywnie dupna. Jezu, jak on stoi krzywo. Poprawiłbym go. O. Jeszcze kucnął. O, jaka bryczka. O kurde. Bierzemy ją. Ty. Wolna. Ale bryka, nie! To jest najlepsza bryczka. Wsiadaj pan. Idzie, jedziemy. Walnut Wave Northwood. Dobra. Ale bryka zasuwa, tylko teraz trzeba ją naprawdę szanować. To już jest chyba najprawdziwsza bryka z najprawdziwszego zdarzenia. Zwolnimy trochę. Za chwilę dojedziemy. Ło, to było ledwie tylko draśnięcie, więc raczej tu nic nie powinno się złego stać. O tak. Dzięki. Wielkie dzięki. Już przód mam zniszczony. Zaraz pojadę naprawić brykę. O, tutaj, dokładnie tutaj. To jest już moja bryka, więc wiesz, panie. Naprawimy ją. Jeszcze sobie tył zniszczyłem. No świetnie, to pewnie więcej zapłacę. Nowy kolor. Wolałem czerwony, ale dobra. Niech będzie już i taki ciemniejszy, czarny. Ale co tam? Dla mnie to bez różnicy, byleby szybko zapieprzał pojazd. Na tym mi tylko zależy. Więc zasuwamy. O, to już tutaj. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wysiadka? Nie. Czemu wysiadka? O kurde. Kto to tu przyjechał? A kim wy tu jesteście, żeby tu przyjeżdżać? You're going to speak to your boss,
and tell him to back off. Oh. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Viso News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How'd you like that? Dmitry Raskolov only asked what? Dmitry of Mordę. Co kurwa? O cholera. Znowu on. Znowu wracamy do tej głupiej przeszłości. Dobra. Szantażystów wymordować. Do co? Łow morda, chciałem powiedzieć co do joty. Ale dobra. Się zaciąłem tak. Dobra, teraz trzeba profesjonalnie jeździć. Kurde. A! Ale laguje, ale laguje. A, znalazł sobie skrót, chłopczyk. Kurde. Ucieka mi. A jak mi tylko ucieknie, to będzie ze mną źle. No gin... Jaki szaleniec! Co ty robisz? Co za pała zakuta? No i teraz mi spieprzyła. Ja pier... Nie! Nie! Kurde, nie! No co to było? Zaraz dogonię. Dogonię i zniszczę. Za co, za coś takiego to ja normalnie muszę powystrzelać. No puszczaj mnie! Głupi taksówkarzu. Super, jeszcze maskę straciłem. Zaraz mi spieprzy, zaraz mi spieprzy. Co za skurczybyk. Morda tam. Ach. Wow! Co się z nim do cholery stało? What the f... Fuck. Okej. Pała. Dobra, jedziemy stąd. Ale kurde, wydarłem się, bo się wściekłem. Co to kurde miało być? Koleś sobie podjeżdża, robi mi tu jakieś drifty, nie drifty i przez niego wylądowałem prawie do góry nogami. Nie, znowu Dmitry. Znowu Dmitry. Co on się musi w to wszystko wpieprzać? Ja zamorduję dziada, obiecuję. Kiedyś go zamorduję. Mój pojazd, piękny pojazd, uszkodzony. Ale go naprawię. Spokojnie. Kumpel, teraz się przyznaję do tego. Ta. A kiedy chciał go zabić, to go nie uważał za kumpla, a za wroga. Widzicie, Niko jest zdaniozmienny. Raz powie o nim źle, a potem przymila się do niego. Chyba, że po to, żeby znowu coś o nim złego powiedzieć. Założę się. Ale nieważne, jedziemy, jedziemy z powrotem do domciu. Ale jaka misja, kurde. Prawie bym zginął. Prawie. Niewiele brakowało. O kurde. Myślałem, że jeszcze jedną 360 zrobię. Ale dobra. Nieważne. Zaraz zajedziemy. I robimy kolejne misje. O, dobra. Jeszcze przy okazji wjadę tutaj do... mechanika samochodowego. Dobra. I naprawimy nasz uszkodzony pojazd. Piękny pojazd, bo naprawdę lepszego cuda nie mogłem znaleźć. Okej. Okay. O, bieluśki. Świetnie. Może być, pasuje mi. A może jeszcze myjnia samochodowa? Czemu nie?
Umyjemy samochodzik. A co mi tam? Naprawimy pojazd. A pan Bernie ma się zamknąć. No to myju, myju samochodziku. Już 10 minut. A teraz masz mi wylizać cały samochód. Świetnie. Chociaż nie wiem, jaka jest różnica, bo nie widzę tej różnicy, powiem wam szczerze. Dalej jest to czysty samochód. Ale co mi tam, mam w cholerę kasy, to sobie wydam na myjnie. 3 dolce tam chyba, albo więcej, nie wiem. Tam widziałem, ale to chyba nie jest prawdziwa cena. No szybciej, szybciej pluj na mnie, szybciej. Jakie szczoty, kurde. O, dziękuję, dziękuję bardzo, no. No, zajebiście. Szybciej to zamykaj, chcę dojechać na misję. O, teraz jak, teraz błyszczy, jakby lama napluła na to. Świetnie. Teraz to trzeba naprawdę uważać z pojazdem, bo nie dość, że biały, to jeszcze błyszczący. Piękny, chyba jakiś naprawdę drugi lakierek został użyty. A nie, w sumie to była zwykła woda, ale jak na mnie to lama napluła, ale co mi tam. A taki pojazd muszę szanować, bo to jest naprawdę jeden chyba z najlepszych okazów pojazdów. A teraz fucking off! Właściwie fuck off, ale... Do widzenia. Ile dostałem? 6250, no! Dobra, to gdzie teraz byśmy sobie pojechali? DM albo GM? Aha, czyli Derek McGrary i Jerry McGrary. Ciężko mi stwierdzić. Ale jeszcze mamy PB. PB, PB, ale gdzie to PB? Tam. No to może do tego PB pojedziemy. Czemu by nie? Jeszcze mamy, no, dużo czasu, to możemy jeszcze jedną misję wykonać. Teraz trzeba naprawdę uważać z bryką, żebym jej naprawdę nie zarysował, nie zniszczył, bo to naprawdę jest drogi okaz. A za takiego pojazda to bym naprawdę dostał w cholerę pieniędzy. Dlatego muszę teraz szanować to, co normalnie dostałem. Dobra, teraz sobie tu podjeżdżamy i jedziemy do PB, tylko już zapomniałem, kim jest ten PB, ale walić to. Dla mnie się liczy tylko wykonanie misji. Mallory! Hey, Nico! What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about maybe asking me to marry him? What? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really on i ty? O kurde. O kurde. Powiedział jej, że zabił Vlada. Jaki kłamca. Rzeczywiście, szczerość taka jak normalnie zjedzony chleb. Świetnie, no. Po prostu świetnie, no. Ja nie mogę. Ja mu zabiłem Vlada, a ten powiedział, że to on zabił. No rzeczywiście, naprawdę. Szczery, stary romantyk. Dobra, jedziemy do tego czuba. Oj, 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 żeby ci się coś niko nie pomyliło przypadkiem. Żeby ci się coś tylko przypadkiem nie pomyliło, niko. Dobra, czyli jednak źle zajechałem. Jakiś, co znowu Bernie chcesz? Jakie lagi tu są? Mam atak paniki, Niko. Spotkajmy się na przystani numer 3, całusy Bernie. God damn it. Znowu Bernie? Chyba sobie jaja robicie. Nie! Już nie teraz. Teraz za późno. Trzeba było wcześniej do mnie pisać, to bym zajechał, ale teraz... Teraz się pieprz. Teraz jadę do innego. Ciebie mam już w dupie.
Ja sobie jadę do innego współpracodawcy. Tam sobie może u niego zarobię trochę kaski. A póki co ciebie mam w dupie. W głębokiej dupie. Dobra. A więc to chyba tutaj. Nie. Czemu się te drzwi nie otworzą? Czekaj, ja tu. O, proszę. Dobra, to chyba tutaj. Coś tak wyczuwam. Co? Yo, pieprzony Dimitri. Nie! Pieprz się, przyjacielem to możesz zostać z gejem. A ja gejom mówię nie. No właśnie, popełnił już błąd, więc drugi raz już nie popełni takiego błędu. Co nie, Niko Bellic? Robimy kolejną misję. Skok na ciężarówkę, co? Aha. 16. Jaki ryj? A to zaraz, to jest chyba ten Ray. Tak. No, nara, pało. No, dobra. Dzień dobry. Tak, dobry. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... Harry? The guy with the hat. No, the guy with the, you know, the... Bada beep, bada boop. Bada beep, bada beep? Co? Yeah, that guy. Yeah. Heard? So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now. Business is really taking off. I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Niko is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Ta. Dzień dobry. Good to meet you. Yeah. Come here. Yeah. Taki na luzie. The Triads have this big... Na co mi ta pieprzona muzyka klasyczna? Ja pierdolę. Talking about it all the town. Wanting to offload it at any price. A może coś mocniejszego? Aha, dobra. Franklin Street, West Dyke. Dobra. No, dzięki. O Boże, takie już jeszcze mu pytania zadaje. Jak na jakimś kucie. Dobra, wsiadamy. Ale co z moją bryką? Aha, on sobie pojechał, więc ja mogę wracać do mojej własnej bryki. Mojej cudownej bryki. Dobra, jedziemy i wykonajmy to. A więc ten koleś się nazywa Phil. Dobra, ogarniam całą sprawę. Dziękuję. 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 Dobra, jedziemy tam. Jedziemy. A z kurtem pojadę. A czemu by nie? Mogę przecież. Co mi się stanie, jak pojadę sobie z kurtem? Będzie szybciej przynajmniej. Dobra. Zaraz zajedziemy. Deszczyk leje. Trzeba uważać, żeby naprawdę nie zajechać w jakiś budynek, bo jest teraz ślisko. Sorki, że się zająkałem lekko. O, taki sam pojazd ma, ale niebieski kolor. Ale co tam, ja wolę taki już. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Nie martwię się nawet o to. Tylko zajechać trzeba i to tyle. I możemy robić jakąś misję, żeby po prostu tego frajera, czy tam frajerkę złapać, nie wiem, mam do niej zadzwonić, albo ja do niego mam zadzwonić, żeby
znaleźć tą frajerkę. Nie wiem, kurde, nie słuchałem za bardzo też, ale chyba będę wiedział, o co chodzi. Tutaj, o kurde, nie podoba mi się to miejsce, powiem wam, ale co mi tam. Dobra, wysiadka. I trzeba tutaj po prostu dojść. Dobra. Zobaczymy, co dalej. Co się będzie dalej działo. Uuu, czyli już nawalana. Porządna nawalana. Ciężarówki z hamburgerami. Chyba se jaja robicie. Póki ja wam tyle hamburgerów. Tak. Jak nie mają co jeść, to muszą paszę wpieprzać. O, proszę. Kozaki. Jeden z koszulką na ramionczka, a drugi ze zwyczajną. A więc mam teraz ukraść ciężarówkę, rzecz jasna. Tylko jakie mam do cholery to zrobić? Tu jest tyle tego, że normalnie chyba to zrobię po cichu. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. No właśnie, już obudziłem ten rozszalały tłum. Teraz trzeba będzie ten tłum zabić. Co? Jeszcze tutaj? O kurde. Aj. To był błąd według mnie. Czekaj. Dobra, biegnij pan szarżą. A, ale dostałem. Aha, dobra. Cholera. A mam prawdziwy problem. Jaki idiota ze mnie. Dobra. Teraz będziemy się nawalać, panowie. Dobra. Sami tego chcieliście. Dobra. Kurde, jak was cisnę ładnie. Dobra, gdzieś jeszcze? Bo chciałbym zmienić pozycję. A tam jeszcze jest. Najpierw trzeba jeszcze to dziadostwo powystrzelać. Dobra. Już nie mam pomysłu. O, dobra. O, o to mi chodziło, żeby się tak złożył, Niko, a nie im wystawał. Dobra. Może zmienię jednak na, o, coś takiego, na coś takiego, żebym po prostu... Kurde, inaczej się nie da. A będę jednak skłonny zmienić pozycję ataku. Co mi tam? I tak już większość powybijałem. To co mi tam? To co mi stanie na przeszkodzie, żeby już resztę wybić. Dobra. No come on. A tutaj te strzelby nawalali. Dobra.
Nie poddam się, chyba was pogięło. Dobra, ja tam jednego widziałem. Raz. Raz, trzeba to wybić. To dziadu. To towarzystwo już tutaj nie żyje, ale tam jeszcze żyją. I sorki za ten alarm. No come on! Kurw, kamperzy zasrani. Zaraz wam pokażę, gdzie wasze miejsce. No no właśnie, come on, tak jak ci powiedziałem. Dobra. Gdzie jeszcze kampicie? Dobra. O kurde, dostało mi się trochę. Czekaj, rzucę granata. To może się odpieprzy. Ciul! Nie ma. Dobra. Czy tam zarzucę granata. Dobra, nie wiem, to nic nie dało właściwie. Dobra, wymierzymy cel. Ciul! O! Gdzieś jeszcze? Jeszcze mnie ktoś zamierza tutaj zabić wzrokiem. Cicho. Dobra. Mogę już chyba iść. Ale wiecie, trzeba być czujnym, bo jeszcze ktoś tu się może ukrywać. I wiecie, może mnie jeszcze zabić ktoś. O kurde. Jaki ciul. O. O kurde, o to chyba chodziło. Dobra. Równomiernie. Dobra, zaraz się dostaniemy tam do tej ciężarówki. Kurde. Dobra. Dobra, no czołgaj! O kurde. Będzie ciężko, będzie ciężko. No szybciej. Kurde, człowieku. Chodźże tam. Dobra. Nie. O cholera, zaraz mnie wywieje. Ja nie mogę. No wspinaj się, panie. Dobra. No właśnie, w coś ty się w Niko wpakował. Powiedz mi. O, nie. O kurde, ale mnie wywiało. Dobra, no dajesz, jeszcze trochę. Nie. O, dobrze. Teraz już nie będziemy kozaczyć, co? Ciul w łeb! O, wypierdalaj. Dobra, teraz jedziemy z tą ciężarówką. No, pięknie. A to jest Bell! Ten. Phil Bell. Aha. Dobra. Nie. O kurde, ale bym wypiździł tą ciężarówkę i nie darowałbym sobie tego. Teraz trzeba jechać ostrożnie, bo to jest już ciężarówka typowa, a nie samochód. Oh yeah, jesteśmy na miejscu. Świetnie. Dobra, zobaczymy co się teraz stanie. Proszę. Oto pańska ciężarówka. I got a
Co? He? Że co? Aha, dobra. No to idziemy, panie kozaku. Zobaczymy co dalej. Dobra! Ło, 11 patyków. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Jeszcze wysłuchamy tej rozmowy. Always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line, though. Go to the payphone on the corner of Vitullo and Hardtack. He'll call you. Dobra. No to trzymajcie się na razie.